Dzień dobry, witam ponownie. Jan Brzechwa, dziura w moście. Na obiad jadą goście. Uwaga, dziura w moście! Pod mostem płynie rzeka, wiadomo, że z daleka. Do morza wpada rada, inaczej nie wypada. Uwaga, dziura w moście! Lecz goście, jak to goście? Czy dziura, czy też woda, to dla nich nie przeszkoda. Więc pierwszy wpadł do wody aptekarz, niezbyt młody, a za nim w ślad sędzina i doktor Skrotoszyna. Następnie z mostu leci dentystka z trojgiem dzieci, mierniczy, pisarz gminny i rejent niezbyt zwinny, i burmistrz, smakosz wielki, i dwie nauczycielki. Płynęli, jak umieli, od środy do niedzieli. Do Płocka dopłynęli. Dość mieli tej kąpieli, więc pierwszy wyszedł z wody, aptekarz niezbyt młody. A za nim w ślad sędzina, dentystka cała sina, a potem jej rodzina i doktor Skrotoszyna, mierniczy cały drżący i rejent kichający, i burmistrz, smakosz wielki, i dwie nauczycielki, i w końcu pisarz gminny. A obiad zjadł kto inny. Bo czyż potrzebni goście? Owszem, jak dziura w moście.